Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnej odsłonie konkursu Promocje, który od kilku lat gości w murach Muzeum Regionalnego w Jaworze. Natomiast jego pomysłodawcą i realizatorem od 29 lat jest Galeria Sztuki w Legnicy. Tytuł wystawy w Jaworskim Muzeum Regionalnym Promocje, nieprzypadkowy. Rzeczywiście, promujemy wspólnie z Galerią Sztuki w Legnicy twórczość młodych artystów, malarzy, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych ze wszystkich zakątków Polski. Jest to 29. odsłona tego konkursu w Legnicy, natomiast po raz kolejny w naszym wewnętrzu Muzeum Jaworskiego. Od kilku lat ta wystawa cieszy się powodzeniem i przyciąga nie tylko mieszkańców Jawora, ale także artystów, bowiem ziemia jaworska obfituje wielu zdolnych twórców. Organizatorem konkursu Promocje jest Legnicka Galeria Sztuki. Jak duże zainteresowanie było tą edycją i czym artyści zaskoczyli jurorów? No właśnie, podkreślamy, że jest to ogólnopolski konkurs i pokazuje malarstwo najnowsze, najświeższe, artystów, którzy ledwo co ukończyli uczelnię, więc jest to taka niebywała okazja, żeby zobaczyć w jednym miejscu to, co dzieje się na polskich uczelniach, czyli co dzieje się aktualnie w kraju, jak artyści tworzą, o czym myślą, co ich zajmuje, no i jaki poziom malarstwa reprezentują. Jeśli chodzi o ten konkurs, on się jakoś szczególnie nie różni od poprzednich, ani jeśli chodzi o frekwencję i uczestnictwo, ani jeśli chodzi o poziom. Wprawdzie w tym roku nie przyznaliśmy Grand Prix, co jest pewnym symptomem. Niemniej jednak są prace bardziej interesujące i takie, które dają taką nadzieję, pozostawiają nas w takim spokoju, że artyści jednak, mimo że zainteresowani są najbardziej eksploracją swoich wewnętrznych światów i pokazywania tego, co im w duszy gra, niż tego, co na zewnątrz, ale jednak dzielnie podchodzą do swojego zadania, mają świadomość, że jest to pewna odpowiedzialność, no i chętnie mierzą się nie tyleż właśnie ze światem zewnętrznym, co z własnymi przemyśleniami na temat tego medium, jakim jest malarstwo, no bo przyznajmy, że jest to jedno z najstarszych mediów, a mimo wszystko mające się bardzo świetnie, także dzisiaj w tej epoce technologii. Wiele prac jest szalenie zagadkowych. Czy są jakoś skatalogowane? Możemy gdzieś dowiedzieć się, co autor miał na myśli? No my często sami nie wiemy, co autor miał na myśli. Boję się zapytać, czy zawsze autor wie, co ma na myśli. Nieraz wszakże całe życie i proces twórczy prowadzą do tych najpewniejszych takich odpowiedzi, a właśnie życie artysty to jest ciągłe zadawanie pytań. Niemniej jednak, no teksty, które są zgromadzone w katalogu, są to wypowiedzi jurorów, czy przypomnijmy specjalistów, krytyków, artystów, pedagogów sztuki, wiele wyjaśniają i dają taki przekrojowy, poglądowy materiał na temat tego, co zobaczyliśmy w tym roku. Natomiast ja zawsze zachęcam do czytania tytułów, bo wiele mogą powiedzieć, mogą dopowiedzieć, mogą też wprowadzić taki właśnie zgrzyt czy pewną konsternację, ale umówmy się, w sztuce współczesnej właśnie o ten niepokój, o to rozedrganie, o tą konsternację chodzi. Wystawę będzie można oglądać do 8 marca i już z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa na wydarzenia, które odbędą się w weekend 6 i 7 marca w okolicach Dnia Kobiet, kiedy zaprosimy jeszcze twórców, krytyków sztuki do dyskusji na temat feminizmu w sztuce oraz aktywności młodych kobiet, które są malarkami i ich dzieła, przede wszystkim właśnie kobiet, znajdują się na ekspozycji Jaworskiego Muzeum. I wieszając tę oto wystawę, tutaj miałem problem, ponieważ nie przy każdym przypadku wiedziałem, gdzie jest góra, gdzie dół. Na odwrociu na blejtramach zwykle jest zawsze zaznaczona taka legenda, strzałką, góra, dół. Czasami informacje o artyście, wymiary, nawet cena obrazu, bo oczywiście można też tę pracę kupić. Ale w jednym z tych właśnie pośród tego zestawienia natrafiliśmy na pracę i to właśnie ta praca tej pani, która niestety z tyłu nie miała jednoznacznie określonego, gdzie jest ta góra, gdzie dół. Proszę sobie wyobrazić, że ta praca wisiała jeszcze do dzisiaj rano, tutaj, w tym miejscu, ale była oczywiście boczkiem, bo no nie wiedziałem, że kompozycja wygląda inaczej. I potem była ta refleksja, spojrzenie w katalog, więc musiała trafić na przeciwległą ścianę ze względu na już tutaj, prawda, brak oddechu, bo to jest dla nas też bardzo ważny komfort odbioru.
a więc tej dyspozycji, co także powinno być z oświetleniem i innymi czynnikami również brane pod uwagę. Więc pan komisarz tej wystawy no wywołał temat, rzeczywiście one wisiały ze sobą te dwie wyróżnione prace. Także takie są zabawne nieraz właśnie historie, ale to też jakby wynika z tego wyzwania, nie chcę mówić problemu sztuki współczesnej, ale wyzwania, jakim jest wrażliwość artystów młodego pokolenia, którzy inaczej patrzą po prostu na te zjawiska w sztuce dawnej.